Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z opowieści Zedori, edycja cesarska, więc miałem sobie odnowić życie, więc od razu idę sobie odnowić żyćku. Raczej nie będziemy się tutaj wracali. Jest jedno pytanie, które chcę wam zadać. Czy ja powinienem móc chodzić po tym? Po tej glazurze? Wydaje mi się, że to powinny być solid ściany takie, po których się nie da łazić, ale jak widać da się tu normalnie iść. I nie wiem, czy nie zadaje mi to żadnych obrażeń, nie tracę życia, nie tracę nic, nie mogę sobie tak po prostu po tym łazić, nie ma tu żadnych pułapek też, no bo widzicie. Więc tak się zastanawiam, czy to tak miało być, czy po prostu tak wyszło. Nie mam pojęcia, no dobra, w każdym razie przejdźmy sobie, to już było otwarte, dobra, czyli możemy jedynie co to tutaj przejść dalej i walić się z tą zbroją, tak? Na to wychodzi, dobra, dzień dobry. Nie da się przejść, od razu jest walka. I dobra, co my tu mamy? Dwie wiedźmy i jedna zbroja. Grupowa w takim razie, nie ma co tutaj mi trężyć. Finta nie będzie potrzebna. Kurde, taniec śmierci by się przydał. Niech mnie tylko dobiją do końca. A ja to wszystko już zrobię jeszcze raz. Źle w ogóle się za to zabrałem, zacznijmy od tego. Finty powinny być na jedną i na drugą wiedźmę. I w taki sposób powinno to być robione. A potem dopiero mielibyśmy coś myśleć dalej. Źle to zrobiłem. W złej kolejności. Dobra, nauczony doświadczeniem z poprzedniej walki, już teraz wiem, jak mniej więcej trzeba to rozwiązać. Trzeba to rozwiązać w ten sposób. Na pewno grupowa prawa siła na raz. Teraz, kurde, taniec śmierci mogłem dać, ale weź tą wiedźmę, fintę na nią i nas przyrodzoną siłę teraz. Nie wiem, czy to coś da, czy to coś nie da, ale zawsze będzie to coś ciekawszego. Strasznie duże obrażenia klepie ta zbroja, jak się uweźmie na mnie. I to akurat na Adalberta, tego co wskrzesza. Daj se siana, gro. Grupowa, bardzo dobrze, wszyscy. Teraz nadprzyrodzona. Jeszcze wzmocnienie Haroldowi dam w następnej turze. Albo będę leczył kogoś, nie wiem, 4200. No nie bardzo. Nie tak aż mocno strasznie. A weź salwację na samego Adalberta może. Chociaż Adalbert w sumie 100. Ale czy potrzeba wszystkim takiego leczenia? Bo się tak zastanawiam. Czekaj. Może by inaczej to rozwiązać. Może weź oplątanie na tą zbroję. Nie wiem, może coś tam zmieni. Zmniejszy się coś. Albo może nie. Oplątanie to weź, wiesz na kogo? Już ci mówię. Na wiedźmę mrozu. Celność i szybkość. To na wszystkich w sumie to oplątanie. Spróbujmy. I tą zbroję przede wszystkim trzeba klepnąć, także wzmocnienie na wszystkich. Czemu nie? Mam nadzieję, że mnie nie klepnie teraz Adalberta nikt w tej turze. Dobrze! Uciekł. Bardzo dobrze, że uciekł od tego ataku, bo ten atak jest naprawdę przerażająco mocny. Oho, na zbroję nakładli. Mam nadzieję, że to nie jest wzmocnienie jakiejś odporności, ale chyba jest. Jeszcze grupowe oplątanie na chłopaków tutaj, bardzo dobrze. Małe obrażenia, ale zawsze to... O, dobra. Teraz jeszcze Harald musi przeżyć do końca. Jak on przeżyje do końca, to będziemy mieli kontentnie. To tąpnięcie jakieś, może spróbuj. I Adalbert może leczenie. Jak już nie masz co robić, to lecz. Czemu nie? Nie. Rusard zdech. No dobra, to nie jest tragedia. Dziwne jest, że za 2200 mi aż zadał obrażeń. Bardzo to było przykre i niedobre ze twojej strony, gro, ale nie mogę narzekać. Powinniśmy tego teraz ziomeczka już zmęczyć w tej turze. Taką mam nadzieję przynajmniej. Tak, udało się. To poszło trochę lepiej. Ten raz poszedł troszeczkę lepiej niż poprzednio. A, poprzednio zdechłem. Jak szmata. A teraz poszło dobrze. Także mi się wydaje, że dobrze. Ty, przeczytałem komentarze pod odcinkami poprzednimi? Przeczytałem. Spróbuję się sugerować. Nie wiem, czy będę o wszystkich tak na raz pamiętał grając, ale mam nadzieję, że będę się sugerował i że... Ja czytam wszystkie, żeby nie było. Nie odpisuję na bieżąco, bo albo nie zdążę, albo coś, albo trzeba odcinek nagrać i akurat nie zdążę ten. Ale czytam wszystkie, także nie, jak coś nie odpisałem, to ja odpiszę. Spokojnie, tylko musi się znaleźć czas na to. Od tego obiektu na piedestale bije niezwykła aura. To jest jakieś jajko. Tak to wygląda przynajmniej. Labrys zamieci. Co to jest, kuźwa? Labrys? To jest jakaś broń? To jest jakieś... Co to jest? Dobra. Labrys. To jest Labrys. To jest taki topór. Atak 60 może rozbić pancerz. Celność minus 25. Skutecznych na wrażliwych na chłód. Broń dwuręczna. No i widzisz, tu jest problem. Wszystko do tej pory było ok, ale na samym końcu ten dopisek broń dwuręczna wszystko popsuła, bo teraz brak broń dwuręczna to ja nie za bardzo chcę na wrażliwych na chłód. Chyba że jakiś przeciwnik będzie naprawdę wrażliwy na chłód, no to wtedy, ale na razie to mi się coś to nie widzi. To na pewno ta bryła Astrodium, o której znaleziono zapiski. Czyli możemy to przeteleportować? Krótkie były w sumie te dungeony. Nie było to długie jakieś mocno. Zacznijmy inkantację. Serio, myślałem, że to będzie tego trochę więcej. W sensie w tej jaskini, nie? Że będzie więcej tam pułapek i wszystkiego. Było fajnie, nie mówię, że było źle, ale myślałem, że będzie jeszcze więcej, że to będzie bardziej skomplikowane. Haraldzie! Dziwnie się czuję. To chyba jakiś efekt uboczny. Ruszajmy. 500 doświadczenia, elegancko. Ty, Harald to prawie, że level już wbił. Fajnie, Rusard wbił level w ogóle. Ostatnio wbił też, z tego co widzę po ilości expa. Niedługo wbije Canrot, a do Adalberta jeszcze trochę brakuje. Dobrze, dobrze, to mi się podoba, ale czy teraz coś mnie będzie gonić? Bo to tak wygląda, jakbym przeteleportował tą bryłę i teraz coś się będzie dziać. Uwaga, coś bardzo złego będzie się dziać. To jest bardzo możliwe. Albo, słuchajcie, mogło być jeszcze tak, że jak nacisnąłem tą dźwignię i to otworzyłem, to wszystkie te tutaj można po tym łazić teraz. To też jest możliwe. Jakby nie wiem, co jest... Nie wiem, która z tych... To jest otwarte? Otwarte. Nie wiem, która z tych opcji była prawdziwa, w sensie... Czy można było po tym łazić i wcześniej, bo... Czy nie? Nie wiem. Musiałbym to sprawdzić na jakimś tym... Nieważne. Może się dało, może się nie dało. To nie jest aż takie kluczowe, żeby to sprawdzać po 15 razy. Czekaj, tutaj byłem, mogę to zebrać? Tak, płaszcze eskimoskie, sprzedać na Allegro, coś. Wiecie, potrzeba mi hajsu. Znaczy tak, zawsze mi potrzeba hajsu w tej grze, więc tak bym się spodziewał, że może, ale jednak nie. No dobrze, nie możemy być Januszami totalnymi. Jeszcze trzeba się tutaj wrócić przez to. Przez te ognie, to jest trochę trudniejsze. Dobra, udało się. Uff. Spoko. Wyjdźmy stąd. Naprawdę? Nikt mnie nie będzie gonił? Ja po prostu zbadałem te ruiny i... Elo, gitara się ma? Tylko tak? Serio? To takie nawet trochę nietypowe, bym powiedział. Dostałem w łeb. Ale i tak się będę leczył zaraz, więc nie ma co wczytywać gry, spokojnie. Dobra, przejdźmy, to tak, poczekam. Aj! Prawie nie żyję już. Dobra, teraz zapiszę i teraz już sobie nie mogę na błędy pozwolić. Bo zdechnę. To chciałem powiedzieć. Jeszcze raz. Ja jestem beznadziejny w zręcznościówkach. Dlatego też na tym kanale zręcznościówek żadnych nie widzicie. Bo to by była taka pożoga, byście mi, kurna, wyciągnęli mnie przez ekran i mi nawalili, nie? Do dupy. Dobra, przeszedłem jeden segment. Teraz jeszcze to trzeba przejść. Trochę łatwiejsze jest jednak koncepcyjnie, ale... Nadal trzeba trochę uważać. Mogę po tym łazić? Mogę. Wcześniej nie mogłem po tym łazić, czyli to się po prostu wyłączyło, na to wychodzi, bo ja jestem pewien, że tutaj nie mogłem łazić. Nie. Czekaj, a ta skrzynka w środku to jest... Teraz można skrzynkę w środku otworzyć, ty! Kurna mać, to jeszcze raz trzeba tutaj przejść. Dobra. Cyk, 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 dobra. O, teraz jest, da się. Co tu jest? Dwie mikstury szybkości. No to faktycznie w tym momencie bardzo potrzebne. Dobra, tak i tak. Okej, wyłazimy stąd. To chyba, bo ktoś tam pisał o skrzynce, to chyba o tą skrzynkę chodziło wtedy, nie? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba o tej skrzynce coś tam było, czy coś i teraz można było otworzyć, bo wcześniej te płytki, nie? Które były wokół skrzynki, nie dało się tam przez te płytki przejść, bo one stanowiły problem, a teraz już na luzie. Fajnie, gdyby ten smok tak wstał i teraz mnie zabił. Znaczy to nie byłoby fajne, ale tego bym się spodziewał. Dobra. Zapis gry. Zapiszemy na tym slocie. Możemy z tobą pogadać? Witaj ponownie. Czego wam potrzeba? Zdobyliśmy Astrodium, które tu szukaliśmy. Możemy wracać. To ruszajcie, ja muszę zostać. Naprawdę? Tak, oczyszczę całkowicie to miejsce i zabezpieczę. To mój rozkaz. W takim razie powodzenia. Czegoś jeszcze potrzebujecie? Mamy kilka pytań. Gdzie może być to złoże? A, no to już było w zasadzie, już to ogarnęliśmy, nie musimy o to pytać, ale dobra, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że może być ukryte w rdzeniu, wewnętrznej części. Co tu jest niebezpiecznego? Jest tu pełno magicznych stworzeń stworzonych z żywiołów. Już nieważne. O Astrodium. Co konkretnie chcielibyście wiedzieć? Sorry, nie ten głos. Jak je wydobyć? W tutejszych złożach można często je wydobyć, choć musicie mieć szczęście. Co można z nim zrobić? Tworzy się z niego potężne uzbrojenie. Słyszałem również, że na północy doliny w twierdzy Grafa mieszka mistrz Kowalstwa. Ponoć potrafi przetapiać i kuć broń z Astrodium. Czyli to będzie jakaś specjalna broń z tego Astrodium? Może będzie mógł sprzedać wam plany konstrukcyjne na broń tego typu. Dobra. Potrzebujemy zapasów. A, możemy od ciebie coś kupić, więc tu jest taki sklepik prowadzisz, tak? Fajnie. Ile mamy kilofów? 4, 3, 5. Dobra, to na razie chyba starczy wszystkiego. Nie muszę czegoś sprzedać, nie mam czegoś za dużo przypadkiem. To było dosyć istotne. Materiału może sprzedamy tak z 8 powiedzmy. Żeby mi się nie przeładowały zmienne. Tu ze 3 powiedzmy. Trofeum jeszcze z kilka. Te trofeum to kurna drogie jest. 65 trofeum mam, a jedno trofeum 175 solidów kosztuje. Ła. No to ja widzę, że będziemy mieli istotny zastrzyk gotówki, jak na końcu to wszystko sprzedam w cholerę. Powodzenia. Dobra, jeszcze tylko się kimnę. Zużyję zestaw oczywiście. Czy ja muszę komuś rozdawać punkty? Nie wiem, czy ktoś ostatnio levelował, więc nie pamiętam, ale dobra, zerknijmy sobie, czy te punkty są do rozdania. Jak tak, to oczywiście zobaczymy. Następny. Rusard ma do rozdania, dobra. Ty, Rusardzik, byś potrzebował życia? Energii? Celności? Szybkości może. Dobra, może w celności wpakuję, to zawsze będzie troszeczkę lepiej. Canrot nic i... A, Adalbert jeszcze jest, czyli Rusardowi i Adalbertowi będzie mogła. Tutaj, ze 2000 będziesz mógł, tak, akceptuj. Tak jest. Koniec. I komu jeszcze rozdamy jakie punkty? Nie pamiętam, który czego potrzebował w zasadzie. Ty to nie. Ty zobaczmy, czy potrzebowałeś czegoś. A, 2 punkty, poczekaj chwilę, a... Moment. Ty potrzebowałeś tutaj? W coś ci pakowałem? Rusardzik, daj głos. Zaszczekaj, czy cokolwiek. Siła plus 10, to mi się bardziej nie przyda za mocno, bo tutaj już mu wszystko wpakowałem. W inteligencję nie ma sensu upakować, bo to jest energię więcej, dobra, to jest inteligencja, też nie ma sensu. Więc jedyne co to tutaj. Siła, a to energia, a to energia szybkość. Wzmocnienie siły, siła 13. Życie 55 i tutaj życie 30. Życia więcej byś chciał? Czy tu byś chciał więcej siły? Bo ty siłą atakujesz generalnie tym jakłami i czerepem, nie? W siłę ci pakować? Bez sensu. A może w to ci po prostu wpakować? W to ci wpakuję ćwiczenia ogólne. Będziesz generalnie mocniejszy. Wydaje mi się to chyba bardziej sensowne. Najpierw to pokupować, a później takie szczegółowe. Teraz ty. Ty potrzebowałeś tutaj. Ale to aż 3 punkty, więc na razie sobie możemy dać siana. Trzeba stąd wyleść. Wyleść i... Wydaje mi się, że to jest ten czas, że możemy się rzucić już powoli na katakumby. Bo widzieliście, że jestem w stanie klepnąć tych 2 ziomów, znaczy... No tak, 2 tych jak oni się nazywali? Pogrzebańców? Chyba tak, pogrzebańce. Ja mam bardziej adekwatną nazwę, ale jak już mówiłem, nie chcę przeklinać w tym zagraniu. Bo to nie jest domena mnie, żeby klnąć na materiałach, także sobie daruję. Słuchajcie, tak się zastanawiam. W zachodnich korytarzach kopalni, północ, południe, wschód, zachód. Czyli po lewej stronie muszę szukać jakiegoś lisza. Ale ja kopalnię całą chyba już zbadałem, tak mi się wydaje. No mogę się mylić, ale piekło na ziemi. No dobra, jakiegoś lisza musimy jeszcze tutaj zatłuc, także ja może po prostu go poszukam. Bo tutaj raczej nic nie mamy. Jedyne questy jakie mamy do oddania to tam w Pyrgos, ewentualnie gdzieś tam na północ jakbym poszedł. Dobra, to ja pójdę sobie na zachód, maksymalnie na zachód. I zobaczę, czy znajdę gdzieś tego lisza, no... Mnie się wydaje, że nigdzie już go nie ma, no ale mogę się mylić. Zabijcie mnie, ale wydaje mi się, że to ten lisz, co był tutaj, to był ten lisz, którego miałem zabić. Chyba, bo ja przeszukałem wszystko, więc raczej to jest ten. Chyba. No raczej, no... Bo dalej to jest tylko wejście do jaskiń, także to chyba to było. No nie wiem, no jeszcze poszukam na zachód, ale... To jest jedyne takie miejsce, w którym on mógłby być. Z tym gościem mieliśmy chyba pogadać, bo jak do niego pozagadałem, to było witaj, coś tam, licz zabity. No i możemy oddać. Jest... Jest problem, który widzę w tej grze. Jest dużo podobnych questów, albo dużo questów, które zlecają nam różne osoby. I ja na przykład, jak gram w tą grę raz na 3 dni, zaczynam się gubić, komu mam oddać jakiego questa. Widziałem kiedyś takiego questloga, który załączał na przykład małe takie obrazki, screeny po prostu, z mapy, do jakiego gościa mam oddać jakie zlecenie, albo czego, gdzie mam szukać, taki dokładniejszy questlog. Bo ten questlog, który jest tutaj, jest trochę, wydaje mi się, mało dokładny. Jest tylko krótki opis zadania i miejscami trzeba się domyślać, co trzeba robić. Nie wiem, czy taki był zamysł, czy nie. Ja wolę wiedzieć, gdzie mam iść, niż się zastanawiać, komu miałem oddać tego questa, którego wziąłem. Nie wiem, czy to... Zastanawiam się nad koncepcją teraz, czy to było zamierzone? Fajnie, gdyby był dokładniejszy questlog. Takie jest moje zdanie. Może nie, może było za bardzo udziwnione, nie wiem. Dobra, list zabity. Widzę, wszystkie truposze leżą, jak Lasar przykazał. Na 8 dokonaliście wielkiego czynu. A wielkie czyny to wielkie nagrody. Weźcie ten 1500 solidów. Należy się wam. 1500 solidów w kieszeni. Bardzo dobrze. Komu jeszcze mieliśmy coś oddać? Torbę z lekami do Pyrgos. Zaraz to zrobimy. Eras mieszkający na północ od Pyrgos prosi o przybycie w związku z projektem alchemicznym. I teraz tak. Wydaje mi się, że musimy pójść do tej chatki takiej, do tego zielarza i wtedy z nim pogadać. Pewnie trzeba będzie się wrócić do kopalni i w kopalni coś tam pozbierać. Podejrzewam, taki będzie ten quest, ale zaraz się okaże. Na daleki zachód doliny to będzie trzeba połazić po tych lokacjach i zobaczyć, bo nie wiem jeszcze, gdzie to ma być. To wiem. Allegro, później pogram z nim. Niepokojące kręgi to wiemy, gdzie zrobić. Dobra, także wyłazimy stąd na spokojnie i... Jedyne, co nam zostało, to właśnie pójść do Pyrgos, oddać te rzeczy z lekami i pogadać z gościem odnośnie tego zadania śmiesznego. Chyba tutaj mieliśmy się wrócić i pogadać z typkiem. Chyba teraz powinien już być w swojej chacie, mam nadzieję. Jest tym razem, dobrze. Więc jakież to było zadanie, które chciałeś tam zlecić, młody padawanie? Witaj. Ach, witajcie. Przychodzicie w sprawie mojego projektu alchemicznego. Jeśli chcecie, mogę sprzedać wam moje mikstury. Opowiedz o swoim projekcie. Ostatnio zauważyłem, że roślina dotąd uważana za nieprzydatną ma pewne... właściwości. Jest to Skórzniolistnik purpurowy. Musiałem się zastanowić, bo już sam nie wiem tyle tych roślin. Od cholery tego odkryłem. Nie pisali tego w księgach, które kiedyś czytałem. To nowe są rzeczy. Takie w tygodniku alchemika nowe wyczytałem. I takie są. Nie będę się teraz zagłębiał w nauki alchemiczne, ale ta roślina ma potencjał. Opracowałem już metodę tworzenia eliksiru na jej podstawie. Eliksir prawdopodobnie będzie mógł zwiększać zdolności fizyczne. Teraz potrzebuję tylko jakieś 20 sztuk tej rośliny, aby przygotować partię eliksiru. 20 sztuk? Ale to będzie kurna zbierania, o łatkę boska, dobra. A jak wygląda owa roślina? Jest jak pięć bordowych płatów wystających z cylindrowatej, krótkiej łodygi. 5 bordowych płatów. Bordowe pła... Wiem, gdzie to jest. Tylko teraz weź, znajdź wszystkie. Na pewno w kopalni takie rzeczy widziałem, ale czy gdzieś jeszcze? Nie wiem, nie mam pojęcia. No dobra. Zresztą wydaje mi się, że kilka sztuk rośnie przy stawie obok mojego domu. Ogólnie szukajcie ich zawsze przy akwenach. Będziecie musieli tylko zdobyć sierp. Udajcie się do jakiegoś kowala. Czy to wszystko, co musimy wiedzieć? Tak. W takim razie ruszamy. Dobra. Dziwny quest. Pójdziemy sobie od razu do tej wody przy typku. Ja chyba wiem, o jakiego kwiatka chodzi, tylko musimy się jeszcze upewnić. Muszę się jeszcze upewnić, czy to o to chodzi. Dobra, nie tędy, bo nie chcę tego questa załączyć. A, taki czerwony kwiat to jest, czyli to nie jest taki sam jak... To nie jest ten z kopalni. Ten z kopalni był trochę inny. Myślałem, że ten z kopalni to jest jakiś kwiatek, ale chyba nie. Cyk. 1. Oj, trochę zajmie mi ten quest, coś czuję. Nawet nie trochę, a dużo. Przy akwenach, tak? Mam go szukać. Ja pierdzielę, to teraz trzeba będzie szukać. Na każdej z map muszę się teraz sprawdzać, double-checkować, czy przypadkiem tego nie ma dziadostwa. Jest to smutne, już widzę, że ten quest będzie bardzo smutny, ale dobra, trudno, niech tam niech będzie. Mamy 2, jeszcze zostało nam 18 do zebrania. Wow. Dobra, jesteśmy już, wiem gdzie jest ten Cyryl, tu jest Cyryl. Tak sobie skojarzyłem, że gdzieś odbierałem jakiegoś questa przy wyjściu i to jest ten koleś. Niczym się nie wyróżnia, to też jest trochę mnie... Ja jestem przyzwyczajony, że gry dokładnie zaznaczają, jaka postać jest taka interaktywna. Nie taka zwykła, tylko taka interaktywna. Wiecie, o kogo mi chodzi. Że można coś pogadać na jakiś temat czy coś. W tej grze tego nie ma i to jest trochę takie dla mnie taki dyskomfort wewnętrzny, bo ja z automatu nie zapamiętuję, z którymi postaciami mogę pogadać, tylko się przyzwyczajam do tego, że zawsze mogę sprawdzić to na bieżąco. W tej grze tego nie ma. I dlatego czasami bywa tak, że nie wiem, do której postaci muszę się wrócić z questem, co jest trochę minusem, bo ciężko się questy niektóre robi. Ja jak na przykład tak jak ten quest odebrałem na początku tego aktu, wykonuję go dopiero teraz, ileś odcinków dalej, więc tym bardziej nie pamiętam, od kogo go wziąłem. No ale dobra. Jak tam poszukiwanie mojego kuzyna? Odnaleźliśmy go. Gdzie? Szuka jakichś składników w pobliskiej kopalni. Jesteś bezpieczny? Tak, przesyła pozdrowienia i ta torba z gotowymi lekami. Wspaniale! Jest ich więcej niż potrzebuję. No to wasza zapłata, 800 solidów. Weźcie również jedną z tych mikstur. Eliksir życia, energii. Energii, bardziej się przyda. Szerokiej drogi, bywaj. 130 doświadczenia, elegancko. Oddaliśmy, dobra. Co jeszcze nam zostało? Dobra, zostały nam w zasadzie tylko katakumby. Tylko że przed katakumbami w Belwik chciałbym jeszcze sprawdzić... ten pierścień koordynatów ogarniemy, no bo tam już byliśmy u tego Otisa czy Olisa, jak on się nazywał? Jak się wabisz, psie. Nie no, aż tak brzydko to nie można. Olisa. Olis on się nazywa. No, w każdym razie u niego. Zróbmy wreszcie tego questa z tymi katakumbami, co? Tak po kolei, wszystko po kolei. Dobra, i wchodzimy teraz do tych grobowców, zobaczymy co w tym grobowcu jest. Ja nie ruszam nic. Nie będę ni diabli niczego ruszał. Jest krąg ostatni, tak. Dobrze. Nie będę nic ruszał, bo tutaj się, pamiętam, bugowały jakieś rzeczy, także nie dotykamy. O, jakichś dwóch ziomków jest. I co to jest? Pomniejszy lisz. Aha. Nie wydaje mi się, że to są jacyś trudni przeciwnicy. Mhm, jeszcze jeden unik. Ale tego na szczęście nie uniknął, nie udało mu się. Jest dobrze. Zwój klątwy i nowy poziom Harald, super. Co to było? No właśnie, co to kurwa było? Wdzieracie się do moich podziemi i staczacie sobie pojedynek z liszami. Spokojnie, kapłanie, tobie wyklinać nie przystoi. Ja ci dam. Wszystko ci wyjaśnimy, kapłanie. Czyli to nie był jakiś duży quest, mogłem go wcześniej zrobić, bo myślałem, że tutaj tych podziemi będzie sporo więcej. Nie jest ich za dużo po prostu tych podziemi, po prostu takie sprawiały wrażenie. Jak mi się wtedy tam postać zbugowała, to nie widziałem tej mapy tam na północy i myślałem, że tego będzie dużo, ale nie było dużo. Dobra, spoko. I nigdy nie interesowałeś się tym kręgiem? Nie, on tu był zawsze. Dobrze, dobrze. Jak chcecie, to sobie tutaj urządźcie teleportery, ale jak znowu coś namieszacie, napiszę zażalenie do kuli pelengalskiej. Dobra, nie bój się. Nie z rajżarem. No dobrze, wypróbujmy ten teleporter. Nie, nie wypróbujmy, bo tam jest skrzynka jeszcze. Halo, halo. Haraldzik. Dobra, chyba się udało to odpalić. A co jest w tych skrzynkach? Użyto klucza ze zdobieniami. Czekaj, a gdzie ja ten klucz ze zdobieniami zebrałem? Czy ja go nie zebrałem przypadkiem tam na północ od Pyrgos? U tego trupa? Chyba tak. A, dobra. Co tu jest takiego ciekawego? Przepis na złotą klingę i przepis na oblicze Tiamanta. Na oblicze Tiamanta to chyba już miałem, ale na złotą klingę to chyba jeszcze nie miałem żadnego. Oblicze Tiamanta tak, ale złota klinga... Nie, na złotą klingę też miałem już przepis. O. No to tak trochę... Myślałem, że coś więcej tutaj będzie. Szczerze, że to taki bardziej wybuchowa skrzynka będzie. Znaczy nie wybuchowa, że mi wypierdzieli w pysk, tylko że... Posąg przedstawia kobietę w płaszczu. Jest zbyt ciemno, by móc zobaczyć szczegóły. To rozpal ogień. Jest tu coś jeszcze na tych ścianach? Nic nie ma. Ale taki dowalony dosyć ten krąg jest, nie? Raczej bym powiedział. Czyli możemy się teleportować do innych kręgów. Mhm. Dobra, zapisik. Jedyne co nam zostało w tym momencie to chyba właśnie te katakumby. I teraz to się na nie rzucę i będę tam walczył jak równy, mam nadzieję, równy z równym. Okej. Amulet Olisa. Dobra, musisz używać kręgów do teleportacji i aktywować kolejne. Aha, to będą jeszcze jakieś inne, kolejne te kręgi. Myślałem, że to już jest koniec. Ale chyba nie. Dobra. Przy rozdrożu. A, czyli będzie taki cycle through. Nie będę mógł sobie wybierać. Koło Pyrgos. No dobra, no. Psz, nie ma problemu. Czekaj, czekaj. My byliśmy w tej chacie, to ja bym chciał gdzieś indziej się przeteleportować. Bo tam był taki akwen jeden, który chciałbym zbadać. Nie stromio. Znaczy się długo ładuje ta mapa. Chciałbym się przeteleportować tu, przy rozdrożu, bo tutaj był akwen wodny dosyć duży, więc wydaje mi się, że ten... O, te czerwone, no jest, jest, już widzę, że jest. Więc te czerwone będzie można zebrać. Prawda? Halo? Ej, nie mogę tu przejść. No ej. This is fucking unfair. Nie mogę tu przejść. Halo, przecież to jest czerwone i to te... To też są te czerwone. No dobra, ten się dało zebrać akurat. Tam jeszcze po drugiej stronie jest jakiś, mam 3. Tego to ja nie mogę zebrać, będę musiał zobaczyć... A z ciekawości wiecie co zrobię sobie? Jedną taką rzecz, jeden taki test. Otworzę projekt i zobaczę, czy tam w ogóle da się to zebrać. Przepraszam, że tak kombinuję jak koń pod górę, ale... Jestem po prostu najzwyczajniej w świecie ludzko tego ciekawy. Otóż słuchajcie, drodzy państwo, okazuje się, że tak, że to zdarzenie, że tutaj ten krwawnik, który jest zabudowany i nie da się go dotknąć, ma w sobie wbudowane zdarzenia krwawnika, w sensie, że można by było go zebrać, gdybym był w stanie tam wleźć. Także wydaje mi się, że dosyć miłym akcentem byłoby, jakbym sobie troszeczkę edytował tą mapę i wypierdaczę po prostu, jeden liść, o ten tutaj, żeby dało się tu wliść, no bo na razie to widzicie, no nie da się, a widzę po prostu po zdarzeniu, że to jest takie coś, co da się zebrać, więc ja spróbuję włączyć jeszcze raz grę, mam nadzieję, że to tak zadziała. Czekaj, zapiszę. No tak, zapisałem. Oby zadziałało. Zawsze kombinowanie w grze tak w środku to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie zawsze to działa tak, jak powinno. Oho. Gra mi się nie chce włączyć teraz. Dobra, problem rozwiązany. Da się to już zebrać. Klik, widzicie? Nic tu nie zmieniałem, jedynie usunąłem te jedno badziejstwo stąd. Już się da zebrać ten krwawolistnik czy coś tam. No... Podejrzewam, że gdyby to było tak, że to jest nie do zebrania, w sensie, że nie wolno tego zbierać, to nie byłoby aż... Nie wiem, no to nie byłoby porobione wtedy zdarzenie odpowiednie, a tak to tutaj wprost było pokazane, że no to generalnie jest do zebrania, bo jak się pogrzebało w plikach, więc nie wiem, czy bez tego jednego dało radę ten quest w ogóle ukończyć, czy coś, bo to mi wyglądało tak, jakby quest był nie do skończenia przez to. Może się mylę, nie mam pojęcia. Dobra, także mamy zebrane już bodajże 5 tych wszystkich kwiatków, jeszcze 15 zostało. A wiem, gdzie jeszcze resztę trzeba zebrać. Poczekaj, a gdzie my mamy te kwiatki? One są tutaj gdzieś pokazane, czy nie? Jest, skórzolistnik, tak, mam 5. Także jeszcze po 15 nam zostało. No dobra, także będę tego gdzieś szukał, nie wiem, popatrzę, może mi się uda gdzieś to znaleźć, gdzieś jakieś akweny, muszę jakichś akwenów szukać. Także jeszcze kilka tych kwiatków nam zostało, ale w każdym razie zaraz pójdę sobie do tych katakumbów i zacznę tutaj kminić, jeszcze tutaj z tej strony mamy do zebrania kilka, podejrzewam, tych wszystkich czerwonych badziajstwów, o aż 2, fajnie, klik, skórzolistnik, dobra, jeszcze ten. Czy jest jeszcze tutaj jeden? Bardzo bym był rad, gdyby było. Nie, no nie widzę. A może w tej wiosce coś jest? W sensie, może w tej wiosce jest... Czekaj, nie tędy. Może w tej wiosce jest kolejny jakiś coś do zebrania, co? W sensie jak na południe pójdę bodajże. Słuchajcie, tutaj są kolejne. Już widzę kolejnego tutaj dziada do zebrania. Skórzniolistnik, bardzo dobrze. Tutaj żabka, okej, ale ja będę bardziej przy tych... Jest kolejny jeszcze. Cyk. Czyli może nie będzie taki wnerwiający ten quest, bo widzę, że w jednym miejscu jest bardzo dużo tych wszystkich badziajstwów. No może nie trzeba będzie aż tak tego szukać. Oby. Jest kolejny, dobra. Dobrze, że tego sierpa nie sprzedawałem wtedy, bym musiał jeszcze hajsu tracić na kupowanie ponownie sierpa. Z tej strony raczej nie, ale jeszcze bym chciał zobaczyć, czy przy tym akwenie czegoś tutaj nie zostało rzucone. Jest. Kolejny, dobra. A my możemy jeszcze na południe pójść? Nie, już nie możemy, czyli to gdzieś tutaj, jeszcze tutaj jest kolejny. O, tam są dwa jeszcze. Kurde, bogactwo. Nareszcie wyjdzie, że ja w zasadzie zostanie mi pewnie jakiś jeden do zebrania, zawsze tak jest. Zostanie mi jakiś jeden do zebrania i nie będę miał pojęcia, gdzie to zebrać. Okej, ile mamy teraz tego, bo ja tak nie liczyłem, ile tego zebrałem. 15, czyli jeszcze 5 gdzieś jest. Podejrzewam, że jeszcze jakiś jeden akwen gdzieś został. Tylko gdzie? To jest najlepsze pytanie. Tak, tu jest jeszcze jeden. Na przykład. Halo? Okej, can we go? 16. Fajny by był spis, gdzie są wszystkie te grzyby. Wtedy bym miał dosyć jasny pogląd na to, gdzie jeszcze ich nie zebrałem. Ale no na razie to nie widzę. Pewnie w tej tutaj chacie tutaj trzeba będzie z tym się tryksać. Znaczy z tym, wiecie, quest główny trzeba będzie tam robić. Czyli tutaj był tylko jeden ten krwawnik. Dobra. Jeszcze 4 są gdzieś do zebrania. Pewnie takie pojedyncze, rozpierdzielone gdzieś w jakichś takich śmierdzących miejscach. Tutaj są jeszcze akweny, drodzy państwo. 17. Jeszcze 3. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. Mam nadzieję, że już ta lokacja nam zamknie temat tego questa. Ewentualnie pewnie jeszcze w jakimś tam miejscu będzie... O! Jest, chyba 19 kwiatek, jeśli dobrze pamiętam. Tu był akwen, ale tutaj było chyba tyle. Dobra, jeszcze jedno miejsce chyba. Jeszcze jeden kwiatek gdzieś został do zebrania. Tak, jeszcze jeden kwiatek. Faktycznie myślałem, że trochę dłużej będziemy to zbierać, ale nie ma takiej tragedii. Jest, mamy ostatni. Cyk. Bardzo dobrze, mamy już 20, także nie muszę dalej tego szukać. Nie wiem, czy jest ich więcej gdzieś jeszcze, czy mamy równe 20... w sensie, czy tych 20 jest równo w grze nakładzione i więcej ich nie ma, czy jest ich więcej z zapasem, żeby gracz nie musiał za specjalnie ich szukać co do joty. Nie wiem, które rozwiązanie zostało zastosowane, co by nie było, 20 zebraliśmy i jest luz. Także możemy już do gościa oddać zadanie, mieć spokój i zobaczyć, co nam da za te skórzniki pospolite. Tak? To one się chyba tak nazywały, no właśnie. No dobrze, ziomeczku, co nam dasz za te 20 skórzniolistników pospolitych, bo to one się tak nazywają, skórzniolistnik, a nie skórznik. Nie wiem, jak ja to wcześniej powiedziałem, ale tak. Witaj, witajcie. Co do twojego projektu, mamy rośliny. Doskonale. Przygotowałem już wszystko, co jest potrzebne do eksperymentu. Zaczekajcie chwilę, to nie potrwa długo. Co mi to da? 6 godzin później. To trochę zajęło. W zasadzie to taki wywar to tyle się gotuje, także nic dziwnego by to było. Rosół podobno też się powinno tyle gotować. No, nie że godzinę. Bo rosół to ma być wywar, czyli ma się parkotać wolno i wtedy ma najlepszy smak podobno. Tak słyszałem. Taki tradycyjny, nie? Taki babciny rosół. Dziękuję, że wykazaliście się cierpliwością. Wszystko skończone. Zaraz przeleję wam 2 porcje eliksiru. Siedzieliśmy tu pół dnia. W alchemii krótko znaczy długo. Nie narzekajcie. Ten eliksir wart był czekania. Okej. A oto wasze 2 fiolki eliksiru. Dziękuję za wasz trud. Nie będę już potrzebował waszej pomocy. A, bywaj. Co to są za fiolki? Zerknijmy sobie. Chyba gdzieś tutaj powinienem dostać, nie? Eliksir Erasta. Cuchnie bagnem. Życie plus 65. I ja się uganiałem za 130 życia łącznie. Się uganiałem po bagnach tyle. No dobra, niech będzie. Liczyłem na troszeczkę inne wzmocnienie, ale kto ma tutaj najmniej życia teraz? Komu najwięcej życia by się przydało? Adalbertowi? Czy Haraldowi, żeby tak nie padał? Takie największe wzmocnienie Hapsa. W zasadzie jakby się tak teraz zastanowić, ale on nie ma najmniej życia. ze wszystkich. Najmniej ma właśnie Adalbert i Canrot. Tylko że jak Harald mi padnie, to zwykle walka jest przesrana wtedy. Więc najlepiej by było jemu podbić to życie. Tak, dobra, jemu podbijam życie. Krótko mówiąc, bo on jest zwykle, jak on pada, to wtedy cała walka leży, więc raz i dwa. 1742 życia ma teraz maksymalnie, także koks. Bardzo dobrze. Gicik, no to zrobiliśmy to już, ten tajemniczy projekt. Jeszcze coś zostało z tych questów? Nie, no już się powoli tak kurczą te questy, widzę. Bardzo dobrze. Ale wydaje mi się, że, bo tak teraz się zastanawiam, patrzę na odcinek i całkiem długi mi wyszedł, nie wiem ile wyszedł, ale całkiem długi, także wydaje mi się, że w tym miejscu skończymy ten odcinek i w następnym zajmiemy się czyszczeniem katakumbów wszystkiego, tłuczeniem tych pogrzebańców i wszystkiego tego, takich zwierząt leśnych, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!